Małgorzata Bruszewska-Palenik. Zapraszam na informacje. 3 sceny, 3 lokalizacje i międzypokoleniowa rozrywka. Tak będzie wyglądał Sylwester w Krakowie. The Dumplings na Rynku Głównym. Największa sylwestrowa prywatka w Nowej Hucie. I wielka sala balowa na Rynku Podgórskim. Każdy znajdzie coś dla siebie w tą ostatnią noc roku. Ponieważ jesteśmy w roku jubileuszowym i chcemy w ten sposób hucznie zakończyć rok jubileuszowy Nowej Huty, pomyśleliśmy, że najlepsza będzie taka podróż muzyczna przez epoki. Może nie zaczniemy od samego początku, ale na pewno zaczniemy od lat 70. i dojdziemy potem, mam nadzieję, wszyscy tanecznym krokiem do współczesnych przebojów muzyki. A naszym gospodarzem będzie osoba, która zdecydowanie chyba łączy pokolenia, czyli Hirek Brona. Na Rynek Główny zapraszamy tak naprawdę wszystkie pokolenia, całe pokolenie, ponieważ chcieliśmy trochę zjednoczyć naszych mieszkańców i turystów. Zaczynamy od rapu, ale również dlatego, że artysta, który będzie rozpoczynał nasz koncert, jest z Krakowa. Mówię o Janie Rapowanie i to jest człowiek, który zawładnął scenę rapową w tym roku, nagrał 2 płyty, a na zakończenie chcielibyśmy zagrać koncert, który, jak sami artyści twierdzą, kończy ich karierę i ich duet, czyli The Dumplings. Cały rynek podgórski będzie urządzony tak, jak się urządzało w sali balowej. 3 małe scenki. 1 scenka mała to jest nasz prowadzący, pan domu, gospodarz Łukasz Wojtusik. Natomiast na 2 scenkach nauka tańca i wokale. Krakowianka Wiktoria Gabor powtórzyła ubiegłoroczny sukces Roksany Węgiel i zwyciężyła w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior. My odwiedziliśmy koleżanki i kolegów Wiki ze szkoły podstawowej nr 37 na Osiedlu Stalowym i spytaliśmy, jakie emocje im towarzyszyły podczas oglądania występu koleżanki z klasy. Ja oglądałam z rodziną, ja z moją kuzynką bardzo krzyczałyśmy i się bardzo cieszyłyśmy, no i ze szczęścia płakałyśmy. Cieszyłam się, byłam z niej dumna, że spełniła swoje marzenie. Poziom trudności na pewno był chyba najwyższy, jaki był możliwy, ale Wiktoria wygrała i to jest najważniejsze. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody małopolskiego w sprawie organizacji ruchu drogowego na Kazimierzu. Oznacza to, że rozwiązania zaproponowane przez miasto są zgodne z prawem. Przypomnijmy, w 2018 roku zmieniły się zasady organizacji ruchu na Kazimierzu. Został wprowadzony zakaz wjazdu na teren dzielnicy z wyjątkiem mieszkańców i instytucji uprawnionych. Wojewoda uznał jednak, że jest to niezgodne z interesem społecznym. Tradycyjne krakowskie targi bożonarodzeniowe rozpoczęły się dzisiaj na Rynku Głównym. Na kilkudziesięciu stoiskach można kupić ręcznie malowane bańki, ozdoby choinkowe, strojki świąteczne, pamiątki z drewna, wełny, szkła, a także ręcznie wykonaną biżuterię. A w sobotę 30 listopada świątecznymi światełkami rozbłyśnie choinka na Rynku Głównym. Świąteczne drzewko, tak jak w poprzednim roku, ozdobione jest pawimi okami. Choinka rozbłyśnie o godzinie 17:15. Wcześniej o 16:30 kolędy zaśpiewa Magda Steczkowska z chórem rodzinnym imienia Jana Pawła II. W Krakowie trwa Festiwal Wielokulturowy Kraków Miejsce Spotkań. Festiwal to okazja do debat i poruszania ważnych międzynarodowych tematów, a także czas zabawy, na przykład na koncercie w 14 językach. Na uczestników czekają seminaria, warsztaty kulinarne i nie tylko, gry miejskie, nauka języków obcych czy tańca regionalnego. W wydarzeniach mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Festiwal potrwa do niedzieli 1 grudnia. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.villadecjusza.pl. Uczniowie ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących zorganizowali i wzięli udział w akcji Odblaskowa Tyniecka. Dzieci wyposażone w elementy odblaskowe przemaszerowały spod szkoły w Dębnikach do centrum miasta. A wszystko po to, żeby zachęcić wszystkich do stania się widzialnymi po zmierzchu. To jest bardzo fajna akcja, ponieważ uczymy ludzi, jak się zachować na drodze. Teraz będę właśnie na przemarszu rozdawał odblaski. Dzięki odblaskom możemy czuć się bezpieczni i widoczni dla kierowców. po prostu każdy, który nie ma odblasków, dostanie od nas. Takie, które się zakłada na rękę, takie, które można sobie zawiesić na torebce czy przy plecaku. Mamy też spray, który sprawdzimy, czy rzeczywiście działa. Spray dla biegaczy, którym się pryska na ubranie i ma działać jak odblask. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Obawiamy się o bezpieczeństwo naszych dzieci i chcemy pokazać dzieciom, jak należy bezpiecznie zachować się na drodze. Mieszkańcy Krakowa chyba przyjęli tą akcję w bardzo niewielkim, takim nielicznym zakresie nieufnie. Raczej większość się uśmiechała i przyjmowała z radością to, że ktoś im daje odblask. A po co? No po to, żeby być lepiej widocznym. A jak być lepiej widocznym, to żeby być bezpieczniejszym na drodze. Niezależne księgarnie ponownie startują w wyścigu o głosy mieszkańców i mieszkanek Krakowa. W plebiscycie na Księgarnię Roku bierze udział 37 księgarni i antykwariatów. Głosowanie trwa do 8 grudnia. Niektórzy książkożercy, bo o nich tu mowa, zaszywają się w kątach. Inni tropią dorodne okazy wśród półek. A jeszcze inni, zgromadzeni w niewielkie kohorty, przekazują sobie cenne informacje o tym, co i komu się teraz wydaje. Większość zawita tu na chwilę, ale każdy najchętniej zapadłby w tym kameralnym zakątku w zimowy sen. Dbaj o nasze środowisko kulturalne. Głosuj na krakowskie Księgarnie Roku. Kot otchłanie miłości to pierwsza własna produkcja Teatru Groteska, która po raz pierwszy zostanie pokazana publiczności w sobotę, 30 listopada. Przedstawienie to spektakl o miłości, której się pragnie, za którą się tęskni. W rolach głównych wystąpią Anna Sokołowska i Wiesław Komasa. To wszystko, co się dzieje w tym przedstawieniu, przepuszczone przez filtr autora, pierwowzoru, czyli Simenona, gwarantuje także niezwykłe kryminalne emocje i napięcia, które są dla teatru rzeczą i dla widowni rzeczą niezwykle cenną. Szukają miłości, spotykają się, to trudno tak powiedzieć, przez przypadek, bo w życiu dużo jest takich różnych przypadków i oni się przez ten przypadek spotykają, są samotni po swoich przejściach i taką gdzieś tam mają głęboką wewnętrzną potrzebę miłości, bliskości, niebycia samym. Więcej informacji o Krakowie znajdą Państwo na naszej stronie, a ja zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.